for the victory lap, though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. No i będę musiał to wrzucić w drugim filmiku. Cześć, to ja, Bielat Bartłomiej, czyli Kruszyna. No, tak jak nawiązałem, miałem chwilę spokoju, miałem chwilę odpoczynku. Też teraz muszę się wytłumaczyć, już ręka działa, jak widać jest coraz lepiej. Nie mam zapalenia, tutaj jak widzicie, popatrzcie na, nie wiem czy to będzie widać, kostkę, o widzicie tą kostkę? Jest zniszczona, połamana i już nie wróci do swojego rozmiaru. Ręka już jest o wiele lepiej, palec się zgina całościowo, jak dziób pingwina, ale o, jak zauważycie, czasami mi tak zostaje, nie domyka się. Nie domyka się, więc no, fizjoterapeuta będzie miał tutaj dużo pracy i prawdopodobnie będę prosił Eliasza o to, żeby mnie jak najszybciej mógł poskładać, bo już wracam do treningów. Przyszedłem i wykaraskałem się z ogólnego zapalenia organizmu. No, mogę wrócić do nagrywania. Odwiedziła nas, że tak powiem, no nie wiem jak to nazwać, no osoba niepracująca, która chciała od mojej taty papierosa i dobijała się do drzwi, więc tak generalnie, po pana Michała nie widać, już pana Michała widać, jak zawsze niedoświetlony pan Michał jest, że mi to nie spadło teraz, no, o, tak, ja, no, nagrywam tak, że mam nóżki od statywu do aparatu, do tego mam uchwyt na telefon do DJI-a i to mam wmontowane w uchwyt, gdzie powinien być zaczep do aparatu. No i chciałbym dębić od taty papierosa i takie tam tego, no, złotówkę jutro przyniesie. Wiecie jak to jest. Kierowniku, kopnij szlugę. No, w każdym bądź razie na czym to skończyłem? A, skończyłem na tym, że no, teraz wracam poprzez to, że pękła mi okostna tutaj w miejscu montowania płytki. Płytka została uszkodzona. Znowu ktoś dzwoni. Ja się fotowoltaika! Do widzenia. Już, tak. No, pękła mi okostna, przesunęła się wzdłuż linii i uciskała na ścięgno. Wdało się zapalenie, które no, nie chciało ustąpić i no, niestety wdało się ogólnoorganizmowe zapalenie stawów i ścięgien i wszystkiego, no, jakby to powiedzieć, każdego dnia jak wstawałem, nie wiem, jak zrobić taki ekstra super trening wykańczający do końca i rano stawialiście z takimi zakwasami, że nie mogliście się ruszać. Ja tak stawałem bez treningu. Każdy staw, każdy ścięgno, wszystko mnie po prostu bolało, cięło, nie mogłem chodzić, nie mogłem się ruszać. No, ogólne zapalenie. Oczywiście tydzień czasu nie mogłem, brałem tam jakieś środki, brałem tam jakieś ten, nie mogłem się dostać do żadnego lekarza, dopiero prywatnie jeden lekarz mnie przyjął, przepisał mi bardzo mocne środki, które też mnie porozwalały trochę, no zresztą widać, niby waży tyle samo, czyli 143-45 kilo, a czuję się jak spuchnięty balon. No dostałem przeciwbólowe, przeciwzapalne, no brałem to cały czas, no, też nie mogłem się skupić na innych rzeczach, trenować nie mogłem w ogóle, każdy ruch sprawiał mi ogromny ból po prostu, no nie wiem, ja rozumiem teraz, nie rozumiem, ale jestem w stanie zrozumieć ludzi, którzy są chorzy na raka i po prostu no, straszliwie się czują po chemiach, po różnych tak, no niesamowicie, no jeszcze do tej pory odczuwam bóle stawów, ale to nie jest to. Mogę już trenować, już wróciłem do treningów.
Już chcę wrócić do treningu. Dzisiaj zrobiłem pierwszy trening na 19. Jestem umówiony na kolejny trening. Na razie będę się rozruszał i wrócę do tych 139 kilo i wracamy na salę. Będziemy bardzo, bardzo, bardzo mocno trenować. I tutaj chciałem bardzo, bardzo podziękować moim patronom, którzy wsparli mnie na Patronite. Dzięki nim mogłem sobie naprawdę zakupić, no leki mogłem sobie kupić po prostu. Ściągnąłem pieniądze z Patronite'a, poszedłem do apteki, kupiłem leki. No i dziękuję bardzo. Bardzo za to dziękuję, a dziękuję. O, przepraszam, robię tutaj wstawkę, bo tam się nie dograło. Skończyło się miejsce na w pamięci mojego telefonu i jeszcze raz chciałem jeszcze raz bardzo podziękować wszystkim moim patronom. Mam ich kilku, wymienię po kolei. Kamil, Agata, Krzysiek, Magdalena, Sylwek, Łukasz Zupkowicz, Daniel, Łukasz, Magda i Andrzej. Dziękuję wam serdecznie i postaram się jak najwięcej i jak najlepiej organizować no te sprawy, z którymi są wypisane na Patronite. I jak najszybciej wrócić do tego. Dzięki bardzo. Dzięki. Jeszcze raz dzięki. Spokojnego. No i tym osobom dziękuję jak najbardziej. Jeszcze wrzucę podziękowania na Facebooka i na Instagram dla ludzi, którzy mnie wspierają. Jestem bardzo wdzięczny za to. I tak jak mówię, no nie ukrywam, wytrenowałem się do tej walki straszliwie. Wszystkie pieniądze, jakie miałem, jestem teraz po prostu na bieżąco, spłacam wszystko na bieżąco, płacę i żyję na bieżąco. Tak jak mówiłem, właśnie dziewczyna ufundowała mi wycieczkę na Maltę. No, ja ze swoich zasobów wyłożyłem 200 zł tak naprawdę na jedzenie tam jakieś. I to no, jest mi głupio i przykro z tego powodu. Ja wiem, że wszyscy niektórzy mają gorzej, niektórzy mają jeszcze nie mają co do gara włożyć, ale no, ja to rozumiem jak najbardziej, ale no tak jest, tak jest. No, trzeba szukać czegoś dla siebie i wiedzieć, gdzie jest pewna granica. No, ja ją przekroczyłem i teraz z tego powodu cierpię. Jeszcze się cieszę, że mój mały pączek jeździ i działa. Muszę do niego dolać oleju. No, drugi samochód też moje marzenie, tak jakby no, popsułem go, spaliłem sprzęgło. Koszt naprawdę też duże pieniądze w tym momencie, no nie stać mnie, musi stać. I no i tyle na chwilę obecną. Bardzo, bardzo dziękuję moim patronom, moim wspierającym. I tak jakby nie kończyć na tych, niemiłych wiadomościach, no coś tam zaczynamy robić swojego. Prawdopodobnie też zacznę, tak jak za namową o tego tu pana Michała Turińskiego, zacznę robić rękodzieło, zacznę robić noże, już powoli się przygotowujemy z bratem do tego. Może też myślałem o jakichś takich, no jakoś mi się to podoba i rękodzieło mi się bardzo, bardzo podoba. W stanie jestem to robić, może komuś się spodoba to, może nie. No, zobaczymy, może w przyszłym miesiącu już będą gotowe pierwsze rzeczy. Druga sprawa. Podpisałem umowę z promotorem Marcinem Dygą z New World Promotion. Dzięki nim będę mógł mieć większe możliwości i będzie mi Marcin zapewniał i ogarniał walki, których ja jestem sam sobie nie jestem w stanie sobie ogarnąć. Mam nadzieję, że w przyszłym roku co 2 miesiące będziemy walczyć. I tak jak zapowiadałem, na razie nie wracam do gołych pięści przez tą kontuzję. Na razie będziemy ją leczyć, ale chcę się skupić teraz na kickboxingu i mocnych walkach kickboxingu i boksie, jeśli się da, jakichś amatorskich pięciorundówkach. Bo do tego jestem w stanie się przygotować bez żadnego problemu. I chciałbym, żeby właśnie walka była co 2 miesiące.
kickboxingu lub w boksie. Jeśli będą jakieś inne wyzwania, to biorę. Tyle by nie. Na razie bez rękawic. Małe rękawiczki, średnie rękawiczki, leatherway mogą być, bo też leatherway zabezpiecza odpowiednio uderzenie, więc jest tym za. Na razie nie, ale chciałbym wrócić na 10. gromadę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Obserwuję, jestem z włodarzami cały czas w kontakcie. No, po moim ostatnim występie to nie byli zbyt zadowoleni z tego, co się stało i jak to wyglądało, też nie byli zadowoleni z tego, że no tak to wyszło, liczyli na trochę inne rozstrzygnięcia, inne rozwiązania. No, ja rozumiem, jeśli nie ma się perspektyw, nie ma się jakiegoś tam chęci dalszego rozwoju, no to mogłem poświęcić tą rękę, zbić Łukasza, zmiażdżyć go, ale no chciałbym coś więcej jeszcze po prostu i chciałbym jeszcze trochę się pobić. Więc bez ręki no raczej trudno. Chociaż no są zawodnicy, tak jak Nick Nawel. O, Nick Nawel. Nie miał lewej albo prawej. Lewej ręki. Lewej ręki nie miał, tak. I występował w WOS, w XFC i w Bellatorze. Chyba ostatnią walkę w Bellatorze przegrał przez decyzję, z tego co mi się wydaje. Ale nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie. No, w każdym bądź razie chyba tyle. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Podziękowania też rzucę na końcu. I wracamy do treningów i do ostrego trenowania, tak żeby jak najlepiej przygotować się i może te 130 kilo moje wymarzone osiągnę. O, z tym panem będziemy trenować. I jeszcze raz chciałem, jeszcze raz bardzo podziękować wszystkim moim patronom. Mam ich kilku, wymienię po kolei. Kamil, Agata, Krzysiek, Magdalena, Sylwek, Łukasz Zupkowicz, Daniel, Łukasz, Magda i Andrzej. Dziękuję wam serdecznie i postaram się jak najwięcej i jak najlepiej organizować no te sprawy, z którymi są wypisane na Patronite. I jak najszybciej wrócić do tego. Dzięki bardzo. Dzięki. Jeszcze raz dzięki. Spokojnego.